To są już czwarte spotkania, podkarpackie spotkania lirników. Po raz drugi w Dolinie Sanu, w Jabłonicy Ruskiej, w pięknej okolicy. Spotykają się lirnicy, chociaż są to spotkania podkarpackie, spotykają się w tym roku właściwie lirnicy z całej Polski, bo mamy gości nawet z północy Polski. Ta tradycja właściwie zrodziła się tak mimochodem gdzieś tam, ponieważ jest to czwarta edycja, o ile pamiętam, pierwsze jeszcze były w Haczowie, bo właściwie tradycja została ożywiona tego instrumentu właśnie dzięki lirnikowi i budowniczemu z Haczowa, panu Stanisławowi Wyżykowskiemu, który w tym roku obchodził 90-lecie, 50-lecie twórczości związanej właśnie z lirą i otwierana była pracownia w Sanockim Skansenie, w miasteczku galicyjskim, właśnie pracownia lutnicza Stanisława Wyżykowskiego. To połączyć, czyli od początku lecimy te dwa te. Myślę, że wszystkich nas łączy taka pasja właśnie do czegoś świeżego, a jednocześnie jest to nasz powrót do źródeł, bo tak naprawdę każdy, bez względu na to, czy ma wykształcenie muzyczne, czy go nie ma, może wziąć ten instrument do ręki i po prostu pokochać, eksperymentować niesamowicie. Jest to instrument, który można zabrać ze sobą, tak, więc dziadowski, więc na plecy i po prostu pograć gdziekolwiek to, co mu w duszy gra, poszukać tego brzmienia, jednocześnie odkryć pieśni, które również tutaj właśnie śpiewamy. Także połączenie pasji i myślę powrót do korzeni, do tego, co wszyscy w środku mamy. No, może nie do końca świadomie, ale jest to niesamowita przygoda i przyjemność i polecam wszystkim. Witaj, Janie z Bolesława, masz się stawić przed Wacława, bo król tak rozkazuje, iż ciebie potrzebuje. Łatwe, nie? To jeszcze raz, pierwsza zwrotka, wszyscy śpiewamy. Witaj, Janie z Bolesława, masz się stawić przed Wacława, bo król tak rozkazuje. A, B, G, E. Tylko przepraszam, B. B, A, B, A, C, B, A, E. Zaczęło się od tego, że na co dzień zajmuję się muzyką dawną i przede wszystkim chorałem i usłyszałam o instrumencie, który nazywa się symfonia, który był takim prototypem liry. Instrument używany w średniowieczu i chciałam się dowiedzieć, czy można gdzieś taki instrument zdobyć, czy można go zamówić. I znalazłam w internecie stronę Stanisława Nogaja, budowniczego, o którym na pewno już tu była mowa. On nie buduje symfonii, buduje liry, wspaniałe, przepiękne. Opowiedział mi przez telefon o swoich instrumentach, opowiadał o nich przez godzinę i przez tą godzinę zdążyłam zakochać się w tym instrumencie, ponieważ jest to człowiek ogromnej pasji, opowiadał o nich w tak wspaniały sposób, że ja oglądając tylko zdjęcia instrumentów po prostu pokochałam to i postanowiłam, że taki instrument chcę mieć.
Zamówiłam taki instrument, czekałam na niego 1,5 roku, no i już jestem szczęśliwą posiadaczką właśnie takiej pięknej liry od Stanisława. Na tym spotkaniu lirniczym jestem po raz trzeci. No nie jestem zawodowcem w tej kwestii, ale sprawia mi to ogromną radość granie. Wykorzystuję lirę też w swojej pracy zawodowej, ale przede wszystkim jest to jakaś taka dla mnie forma wyrazu moich własnych emocji. Lubię zamykać się z lirą sama i szukać nowych brzmień. Jest to instrument o niezwykłych możliwościach, dlatego że my tutaj w dużej mierze skupiamy się na pieśniach dziadowskich, na muzyce ludowej, ale lira korbowa to coś więcej, dlatego że ma ona tak duże możliwości, każdy może znaleźć coś dla siebie, można grać najróżniejszą muzykę, można stworzyć coś zupełnie od podstaw, coś, czego jeszcze nie było, i to mnie najbardziej w niej pociąga, że każda taka sesja lirnicza prowadzi w stronę, której bym się nie spodziewała. Na Podkarpaciu przyjechali uczestnicy z różnych stron Polski. Mają okazję wziąć udział w warsztatach, spotkaniach, prelekcjach. Warsztaty lirnicze cały czas się odbywają. Co chwilę dochodzi do nas dźwięk lir. Prowadzącymi w tym roku warsztaty są Maciej Cierliński, specjalista od liry nowej, nowoczesnej, współczesnego traktowania instrumentu. Maciej Harna od techniki kręcenia korbą. Niezawodny, cierpliwy i niesamowicie spokojny warsztatowiec. Bardzo dużo się od niego uczymy my również, ponieważ te warsztaty polegają na tym, że nie tylko się uczą uczestnicy, ale również prowadzący mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć. Maciej Bator, pieśni dziadowskie, tradycja lirnicza, wymiana repertuaru, czyli lira stara, lira sprzed lat, sprzed wieków, taka jeszcze, którą możemy znaleźć zapisy, ryciny, obrazki, wzorce. Mamy również pogotowie lirnicze. To jest bardzo ważne, kiedy przyjedzie kilkanaście lir i trzeba czasami komuś pomóc okiełznać ten instrument. Lucjan Kościółek, lutnik, który nie tylko buduje instrumenty, ale również sam gra. I tak staramy się wspólnie ten czas wypełnić w tym pięknym miejscu, które nam daje wiele możliwości. Możemy się poruszać po terenie, więc na wzór wędrujących dziadów, tak jak to kiedyś w tradycji bywało, też staramy się grać pod kościołami i też tak będzie
I tutaj i w ogóle na szlaku architektury drewnianej, który tutaj przepiękny jest w okolicy. Także staramy się zachęcić też innych, żeby przyszli i posłuchali, zobaczyli liry i pokręcili korbą, bo to jest bardzo dużo frajdy daje, najbardziej to, że człowiek może przyjść i sobie pokręcić tą korbą, niż tylko samo oglądanie z daleka. Także tak to wygląda, ten nasz czas zaczyna się o świcie, potem jest cały program, jest wieczór, a wieczorem zaczyna się druga część i do świtu i tak w kółko, tak jak korba się kręci, tak kręci się czas na spotkaniu lirników. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić za rok następny, na które serdecznie zapraszamy. Tak, sprawa pierwsza. Proszę patrzeć do mnie, na mnie i najważniejszą rzecz.